W końcu niebiescy aniołowie zauważyli, że biesy pozwalają sobie na zbyt wiele. Zobacz, Rafael, te roknice tam strasznie namieszał. Jak tak dalej pójdzie, to pasterze i trzej królowie nie dotrą na czas. I ludzie nie będą mieć Bożego Narodzenia i objawienia pańskiego. Michale, co robić? Co robić? Trzeba by Gabrysia tam posłać. Niech zrobi tam porządek. Gdzie mam zrobić porządek? Na ziemi. O, tam żeby się pan Brenes, drugi ok. Nie jest. Maseczkę z filtrem założysz, a zresztą pandemia nie taka straszna w porównaniu do tego, co diabły narobiły z ludźmi. Trzeba to wyprostować, bo zbawienie ludzi jest zagrożone. Gabrielu, to zadanie najwyższej rangi. W takim razie proszę mnie o to. Gdy wyżsi rangą aniołowie trzymają kciuki za powodzenie misji archanioła Gabriela, małe aniołki chciały stworzyć w niebie świąteczny klimat. Chcą mi w niebie zrobić pożar. Ho, 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 ho. I zawołał Matko Boża, chcą mi w niebie zrobić pożar. Ho, 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 ho. Spojrzał na polinkę, święty Florian straża, zamiast świecie gwiazdy, on zapalać kazał. Pyszna ta winica. Najadę się tak, że nie ruszę się stąd do końca świata. Ja też tu zostaję. Właśnie wciągnąłem się w 18 sezon Stranger Things. A jestem na 55 poziomie cyberpunka, ale czad. Witajcie, pasterze. A cóż to się z wami dzieje? Dlaczego porzuciliście drogę za gwiazdem do Rafaela? Nie interesuje nas to już. Tutaj mamy wszystko, co potrzeba. Nie ruszamy się stąd nigdzie. Co nie, panowie? Chętnie.
Za daleko, trzeba iść, zimno i w ogóle. Ale wy musicie tam dotrzeć, aby oddać pokłon małemu Jezusowi. Nic nas to nie obchodzi. Poza tym w necie i w telewizji jest wiele ciekawszych rzeczy. Jak to was nie obchodzi? Zbawienie was nie obchodzi? Uważacie, że siedzenie przed telewizorem, granie na komputerze i jedzenie to wszystko, czego wam tu potrzeba, ale tak naprawdę to nie jest fajne. To nie jest prawdziwe życie. Naprawdę chcecie zostać, wegetować wśród tych śmieci. Teraz on zwrot przed ekranem, teraz idź do mojego Jezusa. To faktycznie jest zdrowe. Chłopaki, ruszcie się. Idziemy do Betlejem. A trzej królowie nie dość, że zboczyli z drogi, to jeszcze się okropnie zaczęli kłócić i sprawiają wrażenie, jakby oszaleli. To moje złoto, moje i tylko moje, nie ruszaj, to moje! To se trzymaj, jak sprzedam kadzidło, to będę miał więcej kasy od ciebie. Nieprawda, to ja jestem najbogatszy. Mam mirę, której nikt nie zna, to ja tu jestem bosem. Oj, oj, królowie! A cóż wy to robicie? Dlaczego się łudzicie? Przecież mieliście dotrzeć za gwiazdą do Betlejem. Nic nas to nie obchodzi. Na wejściu jest to, mamy złoto, pieniądze i kosztowności. Reszta jest nieważna. Ręce mi opadają. Przecież mieliście misję do wypełnienia. Wszyscy na to czekają. Dzisiaj chodziła wasza mądrość, dobroć, łaskawość. Skończyły się. Najwyższy czas, żeby zadbać tylko o siebie. Ale gdy staniecie się na listami, to skończycie wielu przyjaciół, szacunek inny. Przecież było wam tak wesoło. Trzymaliście się razem i byliście przyjaciółmi. Było tak. Nie bogactwo jest najważniejsze w życiu, ale umiejętność dzielenia się. To prawda, ja mogę o tym zapomnieć. Przepraszam was, przyjaciele. Ja was też przepraszam, głupio się zachowywałem. Mi też, wybaczcie, dobrze, że jesteśmy z przyjaciółmi. A teraz szybko, szybko do Betlejem. Gdzie tam jest? O tam, idziemy. Na szczęście i trzej królowie wrócili na drogę do Betlejem. Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony Herod. Boruta! Pasterze i królowie znowu ruszyli do Betlejem. Coś ty narobił, Orfeu! Agent terenowy Rokita wszystko załatwił, ale wmieszał się Archanioł Gabriel, a my nigdy jeszcze z nie wygraliśmy. Ale przypominał królu o pieniądzach. Rokita poniósł spore koszty i trzeba mu zapłacić delegację. Chyba kpisz? Robota nie zrobiona, ty jeszcze zapłatę oczekujesz? Nie ma mowy. Nie? To policzymy się inaczej. Jak ja się źle czuję, coś mi w kościach łamie i mam dreszcz i gorączkę. To straszne, nie mam smaku. Mam dużo liści, pomocy! Do szpitala, a pasterze i trzej królowie zbliżają się do celu.